Cześć, witam Was w kolejnym tygodniu, ekscytującym tygodniu kolarskiego sezonu 2020. Nie, żebym chciał tutaj do Was mówić co kilka dni, ale tym razem działo się naprawdę dużo. Pewnie w najbliższych tygodniach też będę gdzieś występował w miarę regularnie, bo jednak no, początek sezonu, ważne wyścigi, dużo się dzieje. Za chwilkę mamy pierwsze etapówki World Tourowe w Europie, ale nie o tym. Zacznę od kolarstwa torowego, bo Mistrzostwa Świata w Berlinie, które się sobie tutaj skróty z UCI lecą w tle, to był zdecydowanie najważniejszy event tego tygodnia, minionego weekendu, tygodnia całego. Działo się naprawdę dużo. Czy dlatego, że kolarze ten tor w Berlinie znają bardzo dobrze, czy dlatego, że to jest sezon olimpijski, czy dlatego, że kolarstwo torowe wciąż tak bardzo się rozwija, to mieliśmy naprawdę festiwal fantastycznych wyników. Słuchajcie, 4 rekordy świata, w zasadzie to więcej niż 4, bo rekordy świata ustanowili Duńczycy w drużynie w wyścigu na 4 km, Filippo Ganna indywidualnie na 4 km, Holendrzy w sprincie drużynowym i Chloe Dygert na 4 km kobiet indywidualnie. Natomiast, bo wszyscy mówili o fenomenalnym, kosmicznym wyniku Duńczyków na 4 km, tam też tak naprawdę rekord świata pobili Włosi, którzy w finale, jadąc z Duńczykami, byli no wyraźnie lepsi niż ten pierwszy rekord Duńczyków jeszcze w eliminacjach, który to z kolei był naprawdę imponujący. No i co? No i patrzymy sobie tutaj na te rezultaty i ja nie wyobrażam sobie w tym momencie, co się będzie działo w Tokio, bo to jednak no, w tym roku Igrzyska Olimpijskie są tą imprezą docelową, są tą imprezą najważniejszą, na którą wszyscy się przygotowują. Tutaj testowali te swoje nowe rowery przygotowywane we współpracy z markami samochodowymi, z najlepszymi markami rowerowymi, w tunelach aerodynamicznych testowane prototypy przez kilka lat. No i to się przekłada na wyniki, ponieważ no to rekordy, które w Rio wydawały się wyśrubowane do granic ludzkich możliwości, teraz już w ogóle o nich nie pamiętamy, to w ogóle one gdzieś tam tylko są w historycznych tabelach, gdzie pamiętajmy, jak Bradley Wiggins jak niesamowicie pracował w Rio w drużynie. Tutaj ten rekord, on już nie istnieje, tak? Duńczycy go po prostu rozbili go totalnie, więc no tak to wygląda i poniekąd to jest chyba najpiękniejsza rzecz i najbardziej fascynująca w kolarstwie torowym, bo to jest ta jedyna odmiana kolarstwa, która jest tak bardzo wymierna, bo gdzie faktycznie możemy porównywać rok do roku ludzkie możliwości, bo oczywiście obiekty są inne, tory są troszkę inne, czasami się nieco od siebie różnią, różnią się tym, na jakiej wysokości są położone, jak są wyprofilowane, tam z jakiego drewna są zrobione i tak dalej, i tak dalej. Natomiast generalnie jest to wszystko bardzo mocno ustandaryzowane i tutaj ta pogoń za ludzkimi możliwościami, za granicami ludzkich możliwości i pogoń technologiczna, no to wszystko bardzo pobudza wyobraźnię tak naprawdę i jest fascynujące. Z drugiej strony, to mam na myśli tutaj właśnie te wyścigi stricte z pomiarem czasu, czyli wyścigi na dochodzenie, sprinty drużynowe, ale Keirin też jest świetny. Keirin jest taki najbardziej spektakularny, też ze względu na to rozprowadzanie przez sędziego na dernie. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś lubi wyścigi szosowe, no to kurczę, scratch, czy wyścig punktowy, czy teraz Omium, które składa się tak naprawdę z połączenia tych wyścigu ze startu wspólnego, to one to są takie wyścigi szosowe w miniaturze, więc jeżeli lubicie na przykład, kiedyś oglądaliście Kryterium, jeżeli w waszej miejscowości rozgrywane jest jakieś Kryterium, to tak naprawdę tutaj macie to wszystko
w jednym miejscu możecie, widzicie cały tor, widzicie całą taktykę, jak wygląda zbieranie punktów, jak zbieranie rozprowadzania, jak wygląda rozprowadzenie na finiszach. Więc to też jest takie kolarstwo w takich laboratoryjnych warunkach i to jest świetne. Teraz, no co, muszę powiedzieć o Polakach, bo mamy medal Darii Pikulik w Omnium, fajnie. To są kolejne Mistrzostwa Świata, jak dobrze liczyłem, piąte z rzędu, z których przywozimy medal. W ciągu ostatnich 10 lat tylko dwa razy nie mamy medalu. Napisałem na Twitterze, że gdyby tylko w Pruszkowie wszystko było normalnie, bo naprawdę, powiem to jeszcze raz, wychowaliśmy, trenerzy wychowali, kluby wychowały, też jakby na to nie patrzeć, pracownicy związku kolarskiego, co by o nich nie mówić. Tak, mamy świetną grupę zawodników, świetną, naprawdę. Młodych, zdolnych ludzi, zdobywających coraz większe doświadczenie, którzy zbierali medale na imprezach juniorskich. Jakby na to popatrzeć, to ta piramida szkolenia, ten ciąg szkolenia, to wszystko funkcjonuje jak trzeba, ale dobrze wiemy, że nie funkcjonuje. I teraz mam troszkę, mam taką troszkę rozterkę, bo czego bym nie powiedział, to będzie źle. Bo jeżeli powiem, że całkiem realnie to szanse na medale w Tokio są niewielkie. Bądźmy poważni, bądźmy uczciwi. No trzeba byłoby, nasi reprezentanci w Berlinie też bili rekordy Polski, byli blisko, natomiast no nie mają na przykład takiego sprzętu, co by nie mówić, nie mają takiego sprzętu jak te najlepsze drużyny, nie mają środków na te środki na przygotowania, one są na styk. Nie spędzili ostatnich dwóch lat nie tylko na zgrupowaniach, ale w tunelach aerodynamicznych. Mogę się założyć, że w Tokio padną kolejne rekordy świata, że aby być na podium w Tokio, w tych konkurencjach, no w drużynach akurat na dochodzenie nie jedziemy, ale w sprintach też trzeba będzie bić rekordy świata, a przynajmniej poprawiać wyniki. Jeżeli nie bić rekordy świata, to bić wyniki, które tymi rekordami świata były niedawno, i będzie ciężko o medale. To nie jest tak, że ja mówię, że ktoś ich nie zdobędzie, że ja tego nie życzę. Naprawdę, no, jeżeli uda się, że któryś z reprezentantów Polski czy reprezentantka przywiezie z Tokio medal, to będzie to gigantyczny sukces. To będzie olbrzymi sukces. To nie będzie tak, że to będzie niespodzianka i zaskoczenie, bo ci ludzie przez lata swoich występów na imprezach mistrzowskich pokazują, że są częścią światowej, czy na Pucharach Świata, są częścią światowej czołówki, ale na tak gigantycznym poziomie, jaki jest, będzie o to bardzo ciężko. Bardzo im tego życzę, ale no, bukmachera bym nie postawił, tak to ujmę. Natomiast z drugiej strony, jeżeli sobie popatrzycie na różne analizy, które się pojawiają przed igrzyskami, właśnie bukmacherów, jakichś tam specjalistów, estymacji szans, to te szanse medalowe są. No bo są, bo jeżeli ktoś właśnie regularnie osiąga dobre wyniki na Mistrzostwach Świata, na Pucharach Świata, rozwija się cały czas, poprawia swoje wyniki, bo ci nasi zawodnicy, pamiętajcie, jeżdżą coraz szybciej, wszyscy jeżdżą coraz szybciej, nasi torowcy też jeżdżą coraz szybciej, to znaczy, że te szanse medalowe są. I jeszcze jedna rzecz, na którą niektórzy się zrzymają, to są słynne miejsca punktowane. Niestety polski sport jest tak zbudowany, że o tym, czy jakaś dyscyplina dostaje dotacje, czy dostaje ich mniej, czy więcej, decydują medale oraz miejsca w czołowej ósemce. A to oznacza, że na przykład w konkurencjach takich jak sprinty, gdzie startuje 8 drużyn, uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej de facto zapewnia jakieś tam finansowanie na następną olimpiadę, w sensie cykl czteroletni. Więc już sam awans na igrzyska jest sukcesem z punktu widzenia systemu polskiego sportu. No, system polskiego sportu taki jest. System polskiego sportu generalnie, nie tylko w kolarstwie, służy zdobywaniu medali, a nie rozwoju dyscypliny jako takiej.
W związku z tym nie ma znaczenia, czy dyscyplinę uprawia jedna osoba, czy 100 tysięcy osób. Liczy się medal, a nie liczą się na przykład społeczne korzyści związane z tym, że ten sport jest uprawiany masowo. No tak jest, w takich realiach żyjemy i tak to sobie wygląda. Słuchajcie, 10 minut mija, to już jest dosyć długo, więc będę się streszczał. Powiem jeszcze o jednym takim trochę cichym bohaterze. Michael Morkow, Duńczyk, zdobył złoty medal w Omnium z Lasse Normanem Hansenem. Lasse Norman Hansen, on z kolei bił te rekordy świata w duńskiej drużynie. Morkow przyjechał do Berlina z Emiratów Arabskich, gdzie to było planowe, ponieważ on tam trenował i jakby wycofał się z wyścigu wcześniej, żeby wystartować w Berlinie. Natomiast no, w Emiratach wyścig został przerwany, jak wiecie, zawodnicy zostali poddani kwarantannie, hotel został zamknięty, ci zawodnicy dwie albo trzy doby, jakby cały wyścig siedział w hotelu. Dosyć sprawnie tak naprawdę przeprowadzono badania, wykluczono podejrzenie wystąpienia koronawirusa. Natomiast Morkow przyjechał do Berlina i sam też musiał być przebadany, więc mimo całego tego stresu, groźby, że nie wystartuje, groźby, że w ogóle to pozaraża całe mistrzostwa nawet, tak, że była duża, mimo tego wygrał ze swoim kolegą złoty medal w Omnium, więc to też jest no, taka ekscytująca, ciekawa, chociaż nieco straszna historia. Co do samego wirusa na wyścigu w Emiratach. Wydaje się, że choć można mówić, że organizatorzy może postąpili trochę na wyrost, to jak to ktoś powiedział, zdrowie publiczne najważniejsze i wydaje się, że całość przeprowadzono dość sprawnie. No to podejrzenie gorączki u pracowników jednej z drużyn, znaczy nie podejrzenie, gorączka u pracowników jednej z drużyn, którzy przyjechali z Włoch, no, mogła sugerować poważne problemy i w wersji pesymistycznej mogło się to skończyć, jak na tym statku wycieczkowym, który gdzieś tam stoi u wybrzeży Japonii. Na szczęście nic się nikomu nie stało. Trzeba pamiętać, że tak naprawdę zawodnicy o tej porze roku, w tej fazie przygotowań, przy kolejnych podróżach, życiu na walizkach, mają naprawdę osłabioną odporność i no, zarażenie, zakażenie, grypa, problemy, jakieś wirusy żołądkowe, no, potrafią storpedować takie zwykłe, nie te bardziej zarażliwe czy śmiertelne. Potrafią storpedować plany całej drużyny, wielkich gwiazd. No to się niestety zdarza, więc ci ludzie faktycznie są bardzo podatni na wszystkie tego typu historie. Wydaje się, że mimo wszystko tutaj w Emiratach postąpiono odpowiedzialnie, sprawnie, słusznie, chociaż szum informacyjny był bardzo duży. Niestety tutaj każdy próbuje powoływać się na swoje źródła, udowadniać, że to ja mam rację, a nie ty. Na szczęście rację miało źródło, chyba jedno z pierwszych, które podało, czyli La Gazzetta dello Sport, która tylko podawała informacje o gorączce i w związku z tym podjętych działaniach jakby ostrożnościowych różne rzeczy się rozchodziły po mediach. Cieszmy się, że się skończyło tak, jak się skończyło. Wygląda na to, że Strade Bianche, mimo że jest prawie, że niby Toskania jest troszkę z boku, niby w Toskanii nie było tutaj przypadków wirusa, ale Toskania no nie jest, kurczę, jakąś odizolowaną wyspą, a mimo to Strade Bianche się odbędzie, odbędzie się prawdopodobnie też Gran Fondo. Zobaczymy, bo sytuacja wciąż jest dynamiczna. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, obyśmy byli zdrowi i do zobaczenia wkrótce. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć.